Orędzie 495 Sanktuarium w Caravaggio 13 maja 1993 roku Rocznica pierwszego objawienia fatimskiego Krwawe lata bitwy W tym czczonym sanktuarium w kapłani należący do mego ruchu w regionie Lombardii wspominacie dziś przez cały dzień trwającego wieczernika, rocznicę mojego pierwszego objawienia, które miało miejsce w Fatimie, w biednej Kowada-Iria. Żyjecie jeszcze w czasach związanych z tym objawieniem, znajdujecie się w samym sercu tego przesłania. W tych latach walka pomiędzy niewiastą obleczoną w słońce, a czerwonym smokiem, osiąga swój punkt szczytowy. Szatan ustanowił swe królestwo na świecie, Panuje w nim obecnie pewny swojego zwycięstwa. Siły, które kierują i wpływają na ludzkie wydarzenia, zgodnie ze swymi nikczemnymi planami, to mroczne i diabelskie moce zła. Udało się im doprowadzić całą ludzkość do życia bez Boga. Rozszerzyły błąd ateizmu teoretycznego i praktycznego. Utworzyły nowe bożki, przed którymi ludzkość pada na twarz w adoracji. Są nimi przyjemność, pieniądz, pycha, nieczystość, panowanie i bezbożność. Dlatego w tych latach przemoc coraz bardziej się rozszerzała. Egoizm uczynił twardymi i niewrażliwymi ludzkie serca. Nienawiść zapłonęła jak ogień gorejący. Wojny wybuchły we wszystkich częściach świata. Żyjecie obecnie w zagrożeniu nową, straszliwą wojną światową, która doprowadzi do zniszczenia ludów i narodów, a nikt nie wyjdzie z niej jako zwycięzca. Szatanowi udało się wejść do kościoła nowego Izraela Bożego, wszedł do niego z oparami błędu i grzechu, utraty wiary i odstępstwa, kompromisu ze światem i poszukiwania przyjemności. W tych latach udało mu się zwieść biskupów i kapłanów, Osoby zakonne i wiernych, siły masońskie weszły do kościoła w sposób podstępny i ukryty, wzniosły swą twierdzę w tym samym miejscu, w którym żyje i pracuje wikariusz mojego syna Jezusa. Żyjecie w krwawych latach walki. Dla was wszystkich nadeszła właśnie wielka próba. Wszystko co zawiera się w trzeciej, jeszcze nieujawnionej części mojego przesłania właśnie się realizuje. Staje się ona odtąd jawna poprzez wydarzenia, które właśnie przeżywacie. Aby was przygotować na te wydarzenia, sprawiam, że we wszystkich częściach świata rodzi się moje dzieło kapłańskiego ruchu maryjnego. Wybrałam moje najmniejsze i najbiedniejsze dziecko, i zaprowadziłam je wszędzie jako narzędzie mojego matczynego planu ocalenia i miłosierdzia, za jego pośrednictwem wzywałam was wszędzie do poświęcenia się mojemu niepokalanemu sercu, do wejścia do bezpiecznego schronienia, jakie przygotowała dla was niebieska mama, do mnożenia wieczerników modlitwy, które jak piorunochrony ocalą was od ognia kary. Iluż z was odpowiedziało mi z synowską miłością i wielką wspaniałomyślnością. Mój plan właśnie się wypełnia, także zadanie powierzone memu małemu synowi ma się właśnie wypełnić. Patrzę dziś na was ze szczególną życzliwością mamy, pocieszanej przez was i otaczanej chwałą. Zapraszam was do przeżywania bez lęku, w wielkiej ufności i nadziei, obecnych krwawych lat bitwy. Z kielicha cierpień nigdy dotąd nieodczuwanych wyłoni się boskie słońce nowej epoki, jakiej ludzkość nigdy nie znała. Epoki łaski i świętości, miłości i sprawiedliwości, radości i pokoju.